Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Lekką ręką PiS wyrzyna polskie lasy. Według raportu cytowanego przez Rzeczpospolitą w polskich lasach wycina się o połowę więcej drzew niż 15 lat temu. Przychody z wycinki w 2021 roku osiągnęły 10 miliardów złotych. Wąska grupa uwłaszczyła się na publicznym majątku całego polskiego społeczeństwa. Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego wskazuje, że tylko w dwóch pierwszych miesiącach bieżącego roku wysłano 206 tysięcy metrów sześciennych drzewa iglastego. Tniecie nasze lasy na potęgę, a złapani za ręce krzyczycie, że to nie wasza ręka i trzeba łapać złodzieja. To wy jesteście tymi złodziejami. To wasza ręka rozkrada polskie lasy. Kiedy zaczniecie chronić nasze wspólne dobro, nasze lasy przed waszą szkodliwą działalnością?